Siema, z tej strony Piżam, a to jest update tygodniowy ligi, tego jak ona przebiega dla mnie, jak to ogólnie dla mnie wygląda. Na samym końcu będą shoty z jakimiś najlepszymi dropami, jakimiś akcjami, które po prostu przyniosły mi trochę więcej currency, ale tak ogólnie wam opowiem, jak wygląda aktualnie postać. Aktualnie postać ma 94 level, na ten moment itemy wyglądają w ten sposób. Wczoraj został zakupiony Headhunter, mniej więcej koszt wszystkich itemów to jest jakieś 140-150 divine'ów, myślę. W tym momencie, gdzie sam Headhunter kosztuje około 110, więc reszta itemów raczej nic nie jest już warta. Dedykowany film o tym buildzie również się pojawi, więc nie będę tutaj wszystkiego opisywał. Oczywiście link do PoeNinja i tego buildu macie w opisie. Na ten moment po tygodniu ligi wydropiłem na ziemię 20 divine'ów, tu jedno mi 21 divine'ów, udało zrobić się 5-6 elek. Ogólnie takie lucky dropy dały zarobić na właśnie Headhuntera. Teraz na celu będzie przebudowanie tego buildu na BV-kę, pod Colda, pod bardzo dużą Arię, pod bardzo duże Explode, ale to w najbliższych dniach po prostu będziemy farmili, craftowali itemy do tego buildu. Aktualny stash currency wygląda w ten sposób, z czego 20 divine'ów jest pożyczonych, więc są do oddania, więc trochę się ogołociłem z tego currency, żeby dobić do tego Headhuntera, ale no też taki był cel. Nie będę tutaj długo się rozwodził. Pokażę wam, jak wygląda mapa, jeszcze jak wygląda atlas aktualny, bo gram w tym momencie z Grand Designem na większy pack size, żeby mieć go po prostu ciągle. Pewnie niedługo będę chciał przejść na Growing Hordes i bardziej wykorzystywać Harvest, ale na ten moment jeszcze to nie robię. I najczęściej po prostu biegam mapy z 20% quality, skoruptowane. Jeżeli są mapy Unit, to kupuję sextanty. Jeżeli mapy mają powyżej 40% pack size'u, również kupuję sextanty, magic pack size, running monstery oraz unit, jeśli mapa jest unit. I raczej roluję mapy tak, żeby miały powyżej 25% pack size'u przed tym, jak je zwaluję. No i teraz szybki showcase gameplayu, jak to wygląda. Według mnie ten aura na start po tym pierwszym tygodniu bardzo dobrze wypada, bardzo dobrze się tym gra. Szczególnie z tak dużą Arią, z tak dużym Explodem, w tym momencie trzeba grać z Shield Chargem, bo obrażenia są już odpowiednie. Shield Charge dzięki Headhunterowi porusza się również strasznie szybko, co jest turbo przyjemne. Przy jakichś mocniejszych mobkach po prostu wyciągam łuk, strzelam kilka razy i tak to wygląda. Biegam mauzolą, dlatego że generalnie wszystkie altary tutaj będą pojawiały się tylko i wyłącznie na mobki oraz na mnie, więc bardzo łatwo jest zrobić duże quantity na mapach. Czasami to quantity dowalne do, nie wiem, 200-220%, więc to bardzo się przekłada na dropy z ekspedycji. Dlatego logbooków, jakichś currency wypada mi naprawdę dużo. Polecę sobie tą mapę, poszukam jeszcze jakichś altarów. Również jeśli ktoś by chciał próbować na kapliczki Divine na niebieskim influencie, to również jest najlepsza tego mapa. Mi się udało znaleźć jedną kapliczkę, ale niestety tych divine'ów spadło strasznie mało. To też będzie również w shotach na samym końcu. Ok, w teorii mapa już jest zczyszczona. Mało altarów niestety. Jeden duży eksplod z pracą, tylko czy nie mam nic na chaos. I raczej wszystko wybucha po prostu w eksplozjach. Więc te mapy nie zajmują zbyt dużo czasu, szczególnie że ten shield charge pomaga na movement speedzie. Czasami po prostu więcej czasu zajmuje mi zbieranie itemów z ziemi, kiedy, nie wiem, trafię jakieś inchory na niebieskim influencie. I tak to właśnie wygląda. Tak jak mówiłem, dedykowany film o tym buildzie będzie oczywiście. Na zmianie broni gram jeszcze Obli z Zilem, bo Zil daje jeszcze więcej Arii, a Obli dodaje dodatkową eksplozję. I co, czas na szoty. Jestem ciekawy, jak u was tydzień pierwszej ligi. Mam nadzieję, że dobrze. Mam nadzieję, że wydropiliście dużo currency. I zapraszam na szoty. Mówił do was Pidżam. Dziękuję za oglądanie. Na razie. O!
Proszę bardzo. Hiri, 7 div. No i Gwenyn oddała. Jakbym tak zrobił kolejną 6L-kę. No jest to dość zabawne, nie? Jak streamer z tą, to otwieramy to. Karta na Squire'a. Ile to jest warte? No dobra, 3 divy. Ok. Stary jest odpalony, kurwa. Okej, lecimy, nie śpimy. Bang. O kurwa. O kurwica. Max roll? Nice. Po nagrywaniu zobaczmy, ile poleci. Jeden. Jest podwójna akurencja jeszcze mam, więc może poleci kilka? O kurde, to już ponad pół mapy jest wyczyszczone. Jak poleci jeden, to się załamie. Dwa. Trzy. Zajem podwójny. Nie, to już mapa czyszczona cała jest. Fuck. Pięć? Może? Cztery. Sadek. Dzień roku. Gasli, ej, Javel. To jest 10 div? O. To jest ten, kurwa, 10 div. Na mana rezerwę chyba. Nie, to jest na poison, na minion. Tako?